Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesi Czem, a wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Przekraczając się na drugą stronę od przystanku kolejowego Piastów, możemy zobaczyć powstający nowy wiadukt bezpośrednio na granicy Piastowa i Pruszkowa, łączący ulicę Grunwaldzką z Władysława Broniewskiego i ulicą Warszawską. To wszystko powstaje właśnie na tej granicy i widzimy to na wprost przed nami. O tyle ten wiadukt będzie specjalny, że będzie on całkowicie podwieszany nad całą linią kolejową, gdzie jest 5 torów. Tor 4, 3, 2, 1 i tor 39, który normalnie w ruchu nie jest użytkowany i z tego co wiem podczas całej budowy nie był ani razu użytkowany. Natomiast tak to wyglądało za dnia. Przyjrzyjcie się dokładnie, tak wygląda cały plac budowlany za dnia, kiedy już same przęsła są zamontowane. Natomiast w nocy, kilka dni wcześniej, wyglądało to zupełnie inaczej. Wszystko to było montowane. I o tym w tym filmie. Pokażę Wam, jak to wszystko było stawiane w środku nocy, podczas wyłączenia ruchu i kiedy sieć trakcyjna była oczywiście całkowicie wyłączona. Wtedy były montowane przęsła. Natomiast w przyszłości będą oczywiście zamontowane jeszcze wieszaki, które najprawdopodobniej niedługo się tutaj pojawią. Ale o tym za chwilę, bo tak tu macie na wizualizacji widoczne mniej więcej, jak ta całość się połączy. A teraz zerknijmy sobie. Na dole możecie zobaczyć już leżące przęsło, jeszcze na pojeździe towarowym. Klatki schodowe bezpośrednio nowy wiadukt już są, bo na wiadukt będzie można wejść albo po pochylni, albo klatką schodową, albo windą, bo będzie i po jednej, i po drugiej stronie winda. Ponadto będzie oczywiście część dla pieszych, rowerzystów i po jednym pasie w każdym kierunku. Na jednym, a właściwie na po stronie północnej powstaje właśnie też nowe rondo. Natomiast nie o rondzie, a o nowym wiadukcie najpierw. A jak widzicie, po lewej stronie nowe przęsło jest już w powietrzu i cały dźwig tutaj już go podnosi. Tak to mniej więcej wygląda, proszę bardzo. Przekręca się, ładnie oświetlony. O ile ujęcia z drona niestety są dosyć ciemne, bo nie mam takiego dużego drona, wiecie, żeby nagrywać sobie to wszystko w nocy i zwyczaj jednak ujęcie nagrywam w ciągu dnia, o tyle jednak coś widzimy, więc możemy mniej więcej podziwiać, jak to wszystko było montowane. Pierwsze przęsło było montowane chwilę po godzinie, jak dobrze pamiętam, pierwszej i możecie to zaobserwować właśnie w tym miejscu. Przesuwa się bezpośrednio teraz nad linię kolejową, po której już aktualnie nic nie kursuje, na spokojnie można wejść i można też od góry zamontować ten cały obiekt. Gdybyście widzieli w międzyczasie podczas ujęć wszelkiego rodzaju drony, bo jeden na przykład na górze ekranu teraz był, to tutaj faktycznie były 3-4 nawet drony w pewnym momencie i one tutaj były skoordynowane, byliśmy cały czas, staliśmy obok siebie, więc to było jedno z lepszych i bardziej bezpiecznych lotów, jeżeli chodzi o dużą ilość dronów obok siebie. Także całkiem dobrze zorganizowana akcja. I jak widzicie, już mamy zamontowane pierwsze przęsło. Proszę bardzo, jest, jeszcze nie jest odczepione bezpośrednio z wszelkiego rodzaju przymocowań do samego dźwigu, natomiast możemy zobaczyć, że jest już na miejscu docelowym. Co prawda aktualnie jest tylko i wyłącznie ustawiony na podporach tymczasowych, które się znajdują po jednej i po drugiej stronie, ponieważ całość będzie podwieszona, tak jak powiedziałem, na metalowych, właściwie na wieszakach prętowych i dopiero kiedy one będą zamontowane, całość będzie już wyglądać docelowo i wtedy też będzie można już to przymontować do pozostałej części. Jak widzicie, wszystko było spawane już na początku, żeby połączyć to w jedną całość i żeby można było zamontować kolejne przęsło, które już było gotowe do montażu i znajduje się po prawej stronie mniej więcej ekranu, po tej stronie placu budowy. I już jest w powietrzu. Proszę bardzo, szybko zostało podniesione, jak zazwyczaj. Ledwo co zdążyliśmy podrywać drony, ale jak widzicie, już są drony w powietrzu i można ponownie nagrywać kolejne przęsło, drugie, tym razem to środkowe, które będzie zamontowane. Na tych przęsłach już od razu na początku
były, znaczy na tych tandemach, bo to było w trzech tandemach podnoszone, na tych tandemach były już przygotowane wszelkiego rodzaju elementy niezbędne do kolejnych prac realizowanych, bo tam na górze trzeba było to wszystko jeszcze później oczywiście ze sobą zespawać. To się działo mniej więcej na początku weekendu, w piątek i w sobotę, jak dobrze pamiętam. I wtedy to było wszystko spawane w jedną całość i te ujęcia za dnia, które już widzieliście na początku, właśnie były ujęciami z niedzieli, kiedy to wszystko już było połączone w jedną całość. Natomiast teraz możemy jeszcze raz poobserwować, jak jest montowane przęsło. Proszę bardzo, tu z drugiej strony środkowe powoli jest opuszczane na sam dół. Jak widzicie, jest pełno pracowników, pełno robotników na terenie całego placu budowy, pomimo tego, że to jest środek nocy. To wielka atrakcja, dźwig wielki, ogromny. Sprawda, nie zobaczycie go w pełnym rozłożeniu, bo on tylko i wyłącznie pełen rozłożony był w nocy, a kiedy już się zrobiło jasno, nawet nad ranem, to już się szybko złożył, więc nie mam ujęć, jaki był ogromny, ale naprawdę był na wysokość ponad 70 metrów, jak lataliśmy dronem, więc trzeba było uważać, żeby przypadkiem w niego nie wlecieć. A teraz tu jest już na dole zamontowane trzecie, ostatnie przęsło. Już czeka do montażu, a tutaj nowa klatka schodowa, a już na górze zamontowane dwa gotowe tandemy. Na miejscu jeszcze spawane ze sobą, scalane w jedną całość, aby nic się tu nie ruszyło na okres montażu kolejnego elementu i już za chwilę będzie montowany ostatni element, ostatni trzeci tandem. Swoją drogą cała procedura poszła szybciej niż było to planowane i wszystko udało się zrealizować jednego dnia i jednej nocy i podczas jednego wyłączenia z użytkowania torów, więc całkiem sprawnie to było, zostało zrealizowane. A tak wygląda całość od dołu. Raczej tego już nigdy więcej nie zobaczymy, bo siłą rzeczy pod siecią trakcyjną, kiedy jeżdżę pociągi, nie przelecę. Natomiast tak to wygląda faktycznie cały ten obiekt. No duże przęsło, nie będziemy ukrywać. Duży obiekt stalowy, który jest właśnie montowany i w ten sposób to się całe i również prezentuje. Po bokach możecie zobaczyć mniej więcej, gdzie będą montowane wieszaki. One są dwa takie właśnie te miejsca i na nich będą właśnie te pręty zamontowane i połączone bezpośrednio do pozostałych elementów. Tutaj już wystają, jak widzicie, te, tak jak wcześniej się śmiałem, elementy V wystające do góry z elektrowni. To właśnie w tych miejscach będzie to wszystko montowane w jedną całość. Przy okazji na dole mogliście zobaczyć, jak ciężarówka, jak pojazd ciężarowy się składa w jedną całość, ale to jak chcecie zobaczyć, to sobie cofnijcie, bo przegapiłem podczas teraz mówienia. Natomiast tutaj, zlatując z mgły, możecie zobaczyć już całość nad ranem zmontowaną. Jak widzicie, trzy przęsła już są, ale jeszcze nie są połączone oczywiście w całość. Dźwig jeszcze stoi, bo to faktycznie było chyba z 2 czy 3 godziny po zakończeniu tej całej operacji. No tak mniej więcej całość koło 2. Widać dokładnie miejsca, gdzie będą montowane wieszaki. Jak widzicie, one wystają tutaj na boki. No i po tej całości będą jeździć właśnie samochody po jednym pasie w każdym kierunku i będzie część dla pieszych i rowerzystów. Tu jest ten nowe rondo, które powstaje, jak i również tutaj będzie cała pochylnia, po której będą wjeżdżać pojazdy piesi i rowerzyści na górę, żeby się przedostać i po drugiej stronie zjechać bezpośrednio na drugą stronę w ulicę Grunwaldzką. Tak to się połączy w jedną całość, a sama budowa zakończy się już niedługo. Jeszcze w tym roku, mniej więcej koło października, cała budowa powinna się zakończyć, ale patrząc na to, jak prace teraz mocno przyspieszyły, jestem w stanie w to uwierzyć. Teraz mamy już ujęcia nie z nocy, tylko już za dnia, więc możemy sobie zobaczyć, że faktycznie to zostało już wszystko połączone w jedną całość, pomalowane ładnie. Także faktycznie w nocy to jeszcze tak ładnie nie wyglądało, teraz już w ciągu dnia zostało to pospawane przez weekend i czeka aktualnie na zamontowanie wieszaków prętowych. Te wieszaki prętowe będą montowane najprawdopodobniej w przeciągu najbliższych kilku tygodni, więc spodziewajcie się, że jeszcze w lipcu lub sierpniu pojawi się kolejny film, kiedy zobaczymy, jak to wszystko jest już zamontowane. Jeśli jest znowu propozycja, aby przyjechać w nocy i nagrać, jak wygląda cały ten montaż, oczywiście, że się tutaj pojawię, bo chętnie to zobaczę i chętnie jeszcze raz przeżyję całą tą operację. Powiem wam, że to był jeden z ciekawszych i bardziej udanych lotów w nocy, jakie ostatnio zrealizowałem, pomimo drobnego incydentu podczas montażu trzeciego tandemu. Kto był na budowie, ten wie. Natomiast tak to wygląda i przy okazji, jak widzicie, lecę właśnie bezpośrednio nad ulicą Warszawską. Czemu? Ponieważ ulica Warszawska w przyszłości będzie bezpośrednio jechać w kierunku ulicy Władysława Broniewskiego, ale w nowym kształcie. Za rondem, jak widzicie, kończy się ulica bezpośrednio kawałek i w tym miejscu kończy się inwestycja realizowana przez PKP w ramach tego nowego wiaduktu. Dalszy przebieg ulicy Władysława Broniewskiego, który właśnie w tym miejscu widzicie, to
jest inwestycja realizowana już bezpośrednio przez Pruszków. I oni tutaj realizują tą inwestycję tak, aby nowy wiadukt z nowym układem drogowym mógł się połączyć z pozostałą siatką drogową. W ramach tej inwestycji, jak widzicie, są robione oczywiście ścieżki rowerowe, jak i również nowe chodniki, czy miejsca dla autobusów w postaci zatoczek, żeby mogły na spokojnie zatrzymać się na przystankach. To jest inwestycja niezależnie i realizowana osobno, ale najprawdopodobniej na spokojnie ta inwestycja drogowa szybciej się zakończy niż budowa wiaduktu i nie będzie takiego elementu, że nowy wiadukt trochę odciął okolice od przejezdności. Oczywiście podczas budowy mocno podcinał tutaj jakiekolwiek możliwości przejazdu, chociaż nie będę ukrywać, że dużo osób mimo wszystko i tak przechodzi przez plac budowy. Niezależnie też nie od tego, czy to jest dzień czy noc, byłem właśnie w nocy, to widziałem, że i tak ludzie chodzą przez plac budowy. W ciągu dnia, no widzicie też, że ludzie wchodzą, wjeżdżają, przejeżdżają przez różnego rodzaju ulice, które są jeszcze nie oddane do użytku, więc po prostu jeżeli da się, nawet jeżeli jest płot, ale jest dziura w płocie, to wiadomo, że się przejedzie. Ale to chyba niech pierwsza osoba rzuci kamień, tutaj nigdy nie weszła na plac budowy bez pozwolenia, szanujmy się. Także tak to wygląda, no i tak wygląda ta cała inwestycja. Nowe ronda, nowe inwestycje i nowy wiadukt na granicy Pruszkowa i Piastowa. Nie będę ukrywać, że jestem bardzo ciekawy, jak ta cała inwestycja zakończy się i jak to będzie wyglądać. Mam takie odczucie, że będzie to mimo wszystko całkiem spektakularne. A co wy sądzicie o tym wiadukcie? Czy według was to w tym miejscu jest niezbędne i co sądzicie o jego przyszłym kształcie i wyglądzie? Dajcie znać mi w komentarzach. A jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeszcze raz bardzo dziękuję bezpośrednio wykonawcy, konkretnie kierownikowi budowy, który zaprosił mnie na tą nocną operację i nie mogę się doczekać kolejnych atrakcji, które jeszcze na tym placu budowy na pewno mnie zaskoczą. Nie jeden raz. Cześć!